Jeżeli chodzi o pierwszą rundę, to myślę, że wszystko zależy od tego, z której strony spojrzymy, bo jeżeli byśmy nie brali pod uwagę koronawirusa, to myślę, że trzeba by było jasno powiedzieć, że ta pierwsza runda by była rozczarowaniem. Natomiast biorąc już to pod uwagę, co nas spotkało tak naprawdę, to bo byliśmy drużyną, która najpierw miała najdłuższą pauzę, a później miała najwięcej meczów do nadrobienia, to ja uważam, że ten bilans, który osiągnęliśmy po pierwszej rundzie, już był pozytywny. I teraz ja nie zapominam, jakie były założenia przed sezonem. Dalej uważam, że mamy potencjał. Mamy potencjał do tego, żeby być drużyną, która będzie biła się o półfinał w playoffach. Natomiast no, na pewno nie mamy na chwilę obecną jakości. I tak naprawdę różnica pomiędzy potencjałem a jakością to jest praca. I to jest nasz największy problem, że ta praca nam została przez COVID-a zabrana tak naprawdę, bo tak jak trenowaliśmy w tym tygodniu czy w zeszłym tygodniu, to ostatni raz takie jednostki treningowe zaliczyliśmy na początku października. No nie ma możliwości, żeby gracze, którzy potrzebują rozwoju, którzy potrzebują wznieść swoją grę na wyższy poziom, żeby się rozwijali bez treningów. Tak? Ten trening sam w sobie ma być jakością taką prowadzącą do tego, że ich umiejętności wyjdą na wyższy poziom. No a później spotkania oczywiście są weryfikacją tego wszystkiego. No i na dzień dzisiejszy w tym całym procesie brakowało nam właśnie tej pracy. I cel na drugą rundę jest taki, że jak tabela pokazuje, straszny ścisk i jeden mecz może decydować o tym, że sezon będzie super, a będzie dramatyczny. I my mamy tutaj pełną świadomość i tutaj na drugą rundę już nie ma co za bardzo rozwijać jakichś planów. Natomiast kluczowe dla mnie są dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że nie możemy sobie pozwolić już na żadnego rodzaju wpadkę, tak? Bo uważam, z całym szacunkiem dla drużyny Złowicza i z tych, na swojej hali takie spotkania powinniśmy wygrywać i myślę, że te dwa spotkania najbardziej nam ciążą, jeżeli chodzi o naszą sytuację w tabeli. I założenie jest nasze takie, że w drugiej rundzie nie możemy sobie na coś takiego pozwolić. Musimy gdzieś poszukać odrobienia tych spotkań, czyli musimy wygrać coś, czego teoretycznie nie powinniśmy wygrać. Szkoda właśnie tego meczu w Słupsku, bo była ku temu najlepsza okazja. Przyjście Mariusza Konopackiego na pewno daje nam takiej jakości ekstra. Tak? To nie jest zawodnik, który on już ma swoją jakość i ma ugruntowaną swoją pozycję. Wiadomo, że tak jak powiedziałem, potrzeba czasu, żeby on tą jakość w pełni pokazał. No i liczymy na to, że ta druga runda obędzie się już bez pauz, że będziemy mieli tych trochę mikrocykli do przetrenowania. No i będziemy próbowali uratować z tego sezonu najwięcej jak się da, tak? Skupiając się na każdym pojedynczym spotkaniu, na każdym przeciwniku, który jest tylko przed nami. I zobaczymy, gdzie takie mentalne nastawienie nas zaprowadzi. Tak jak mówię, mam naprawdę fajną grupę chłopaków, którzy ciężko trenują na treningach i jeżeli będzie zdrowie, no to nie ma takiej możliwości, żeby ich zaangażowanie, ich ciężka praca nie przełożyła się w jakość. I cały czas liczymy, ja dalej cały czas w to wierzę, że na playoffy zdążymy.